Kto jest najważniejszą osobą w hotelu? Menadżer Rebecca? Nie. Ja na pewno nie. Może Tony, który załatwi dla nas wszystko. Właśnie znalazł przyjaciółkę dla tego pana. Szef kuchni? Barman? Nie. Chcecie wiedzieć, kto jest najważniejszy? On. Poważnie. I on. Oni. To oni gotują posiłki i sprzątają pokoje. Nigdy ich nie widać, ale zawsze są w pobliżu. Zabrania im się pokazywać gościom, wielu z nich pracuje na czarno. Po prostu nie istnieją. My nie patrzymy w ich paszporty. Grunt, żeby były ręce do zmywania i kolana do mycia podłóg. Dajemy im wikt, opierunek i staramy się o nic nie pytać. Jesteś spóźniony. Ruszaj się. Poza tym legalnym pracownikom trzeba płacić minimalne stawki, ubezpieczać ich, zapewniać godziwe warunki pracy. Kogo na to stać? Zawsze tak jest. Bo niby, kto budował piramidy? Faraoni czy niewolnicy? Hotel Babylon. Zatrucie pokarmowe. Tania, następnym razem wymyśl oryginalną wymówkę. Powiedz po prostu, mam okres. Te dwa słowa odstraszą każdego mężczyznę. Udany pobyt? Zdecydowanie za krótki. Powinniście wziąć pokój. Chwila, już to zrobiliście. Muszę już jechać. Zadzwonię wieczorem. John. Będzie dobrze. Sorry. Przepraszam, ale firma płaciła tylko za pokój i trzeba jeszcze dopłacić za barek. Oczywiście. Widziałeś Pita? Pete. Szofer z pomarszczoną twarzą. Nie. Zapytaj ochronę. Ben, apetycznie wyglądasz. Anne, wspaniała fryzura. Charlie? Czekam na 6 wypisów z apartamentów. Dostanę chociaż 5 minut? Oby to było tylko 5. Ben, masz coś na twarzy. W porządku? Nie mogło być lepiej. Rebecca, wyglądasz świetnie. Wiem. Co z nią? Potrzebujecie neonów? Gdyby była mężczyzną, byłaby cała rumiana i puszczała bąki. Najwyraźniej znowu zeszła się ze swoim mężem. Ze 2 albo 3 razy.
Jack Deep, widziałeś Pita? Szofera z pomarszczoną twarzą. Rebecca go wywaliła. Co? Ostatnią środę. Rebecca wyszła z windy, rozmawiała z tobą i poszła do samochodu. Rozmawiała z nim i groziła mu palcem w ten sposób. Później trzasnęła drzwiami, a on odjechał. A ty wszystko widziałeś? Jeżeli coś się dzieje w hotelu, zapytaj Jack Deepa. Widzę wszystko. Tak jak ostatnio, gdy ktoś niszczył kanapę. To nie masz nic do roboty? Dostaliśmy rozkazy, by nikogo nie wypuszczać. Dzień dobry. Czym mogę pomóc? John Boyack, Departament Imigracyjny. Zamierzamy przeszukać to miejsce. Proszę bardzo. Potrzebuje pan przewodnika, czy... Chwila. Ben, czy sprzątnąłeś te fioletowe ręczniki, tak jak prosiłem? Nie. Już to robię. Do roboty. Więc jak? Oprowadzisz panów? Imigracja. Nalot. Gdzie Ibrahim? Będzie dobrze. Mamy parę minut, żeby wszystkich schować. Co z nią? Cukrzyca. Właśnie dostała ataku. Co robimy? Jak ją znajdę, już po nas. Rachel, podaj karton. Co robisz? Cukier z dżemu wchłonie się przez ślinę w ustach. Nie zawsze byłem sprzątaczem. W porządku? Jesteś Adam? Dziękuję. Mają kogoś. Ibrahim. W jego kraju panuje wojna. Jak wróci, to go zabiją. To samo zrobi mi szef, jak wrócę z pustym vanem. Zwolnię go, tylko nie deportujcie. Nie jesteśmy głupi, znamy wasz system. Ile minut mieliście, żeby ich schować? Ten był zbyt wolny. Takie są reguły gry. Możesz? Bardzo Państwa przepraszam za zajście. Gino, nalej Państwu drinka.
Jutro wpadnie klient, który ma mnie za geja. Czemu myśli, że nim jesteś? Kto wie? To wariat. Powiedziałem mu, że mam chłopaka. Co? Siedzi przy barze i wydaje całą pensję. A ja go zachęcam, uśmiecham się i takie tam. Nagle wstaje i pyta, czy pójdę z nim do hotelu. Musiałem coś powiedzieć. Powiedziałeś, że masz chłopaka? Kolega z pracy. Świetnie się bawimy. Facet zostawia napiwki jak Arab. Będę potrzebował twojej pomocy. W czym? W chodzeniu i mówieniu. Muszę być bardziej... wiarygodny? Dokładnie. Jesteś jedynym gejem, jakiego znam. Myślisz, że powinienem zgolić wąsy? Nie. Wąsy są niezbędne. Ale tylko chodzenie i mówienie. Nie rób ze mnie geja. Będę pamiętał. Jak zacznę patrzeć na męskie tyłki, jesteś trupem. Muszę z kimś porozmawiać. To delikatna sprawa. Byłem tu kilka dni temu. Oczywiście. Udany pobyt? Tak. Czy mógłby pan wysłać e-mail do mojego męża? Znalazł rachunek za coś, co wziąłem z barku. Czy mógłby pan napisać e-mail, że to była pomyłka? To było coś drogiego? Tak. Taka mała butelka wina, 15 funtów za dwie lampki. To lekka przesada. Obawiam się, że ceny są ustalane przez dyrekcję. Wiem, że powinnam sprawdzić, ale ten e-mail... to niemożliwe. Ale zapiszę, aby przy waszej następnej wizycie to nie był mój mąż. Mąż myśli, że byłam z siostrą w Brighton. Naprawdę potrzebuję pana pomocy. Nie. Dlaczego? Polityka hotelu. Nie wysyłamy kłamliwych maili. Tylko jeden raz. Co jeśli się dowie? Jak wykorzysta e-mail w sprawie rozwodowej? Nie dowie się. Masz gwarancję? Nie będziemy kryć ludzkich zbrodni. Obiecałem, że jej pomogę. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? Mówię za cicho? Wezmę całą odpowiedzialność. To nie twoja, tylko jej odpowiedzialność. Powiedz jej, że to oszustwo, a ty nie chcesz brać w tym udziału. Przykro mi. Rozumiem. I tak dziękuję. Ja nie jestem tchórzem. Powiem mu. John powie swojej żonie. Chcemy być razem. Chciałam, by mąż dowiedział się o tym ode mnie. Zaraz. Podaj swój adres. Napiszę, że zaszła pomyłka przy rozliczeniu. Dziękuję. Zapiszę też swój numer. Nie jestem z siebie dumna, ale warto. Kochamy się. Gdzie byłeś lekarzem? W Sierra Leone. Byłem anestezjologiem. Czemu wyjechałeś? Krytykowałem ministra zdrowia. Uciekłem, zanim złapała mnie policja.
Skazano mnie na 2 lata. Daj mu aspirynę. Nie mamy. Mogę w czymś pomóc? Mają aspirynę w apteczce dla gości. Przyniosę trochę. Potrzebuję też bandaży. Często się to zdarza? Dla nich szpital kojarzy się z policją. Zadadzą im pytania, na które nie mogą odpowiedzieć. Przepraszam, muszę umyć toalety. Dziękuję. Dziękuję za to, co robisz. To przypomina mi moje dawne życie. To dla mnie ważne. Musisz być dumna z ojca. To dobra dziewczyna. Podoba ci się tu, w Anglii? Nie masz angielskiego akcentu. Jestem z Australii. Więc wszyscy jesteśmy daleko od domu. Tak. Musimy jeszcze omówić wczorajszy nalot Departamentu Imigracyjnego. Ostatni nalot był 5 miesięcy temu, więc sądzę, że skoro kogoś złapali, zyskamy trochę czasu. Ale następnym razem musimy... Mam tylko jedno pytanie. Mamy rzucać kogoś na żer, żeby dali nam chwilę spokoju? To bezduszne przedstawienie sprawy. Wiedzą, że nasi pracownicy nie mają pełnej dokumentacji. Działamy tylko dlatego, że przymykają na to oczy. To tyle na ten temat. Straciliśmy pracownika. To niewielka cena. Zyskujemy czyste toalety za minimalną stawkę? Reszta ekipy może spokojnie pracować. Więc następnym razem mam pozwolić zabrać ich wszystkich? Nie. To jest biznes. Wszyscy mamy obowiązki. Nie można mieć wszystkiego. Podnieśmy im płacę, zapewnijmy lepsze warunki. Właściwie to nikt nie skarży się na warunki. Dziękuję, Charlie. Jak będę potrzebowała wsparcia, to się do ciebie zwrócę. Pracują po 18 godzin praktycznie za darmo. Dajemy im jedzenie i pracę, ale my też mamy obowiązki. Nie bądź naiwna. Taka widać jestem. Przysiądziesz się? Ja już skończyłem, siadaj tutaj. Nie masz tutaj okna. Co tu robisz? Myślałem, że to nielegalne. To nalot? Nie uprzedzili mnie. A co, jeśli byłby pożar? Czego chcesz? 30 sierpnia 2005 roku. O co chodzi? Twoja wiza się skończyła. Parę tygodni przeżyję, ale 6 miesięcy? To nie w porządku. Co teraz? Możesz pojechać do Australii po nową wizę, ale trochę to zajmie. Jak na razie jesteś nielegalnym imigrantem. Staniesz w kolejce po wizy albo w mojej kolejce, w której nie chcesz stać. Mam tu syna. Na pewno jest cudowny. Nie zostawię go, więc go zabierz. To jego dom. Mój też. Więc zostaje opcja druga. Wyjdź za mąż. Masz kontakt z ojcem? Nie jesteśmy już parą. Ktoś na oku? Nie.
To przestępstwo. Czyli gdzie doszliśmy? Jest inne rozwiązanie. Mam zadanie, a ty mi pomożesz. Daj nam kogoś w zastępstwie, a my damy ci spokój na 5 miesięcy. Nie mogę. Przemyśl to. Ktoś wróci ze mną tym vanem. To nie musisz być ty. Mam tylko 15 minut. Spokojnie, pomogę ci rano przy wypisach. Muszę ci coś powiedzieć. Nie możesz z tym poczekać? Taka rozmowa kochanków? Wracam do Australii i skończyła mi się wiza. Żartujesz? Nie. Co teraz? Miałam się pobrać z Georgem, moim byłym. Rozstaliśmy się, a wiza straciła ważność. Na początku myślałam, że wrócimy do siebie. Po miesiącu zorientowałam się, że minął termin składania podań, więc milczałam. Musi być jakieś wyjście. Mogę się ożenić. Ale ty i ten George już się nie spotykacie? Więc ta opcja odpada. Oczywiście. Możesz apelować? Napisać list? Poradzę sobie. Myślałam, że mógłbyś... że powinieneś wiedzieć. Przepraszam, w porządku. To tylko uderzenie. Rura wystawała, zagapiłam się jej już. Potrzebujesz odrobiny pudru. Chodź. Zrobię cię na bóstwo. O Boże. Co? Ten facet był tu wczoraj. Jego dziewczyna prosiła, żebym wysłał maila do jej męża. To kim ona jest? To musi być jego żona. Żałosne. Mógł chociaż zmienić hotel. Mówię o żonie, spójrz na jej włosy. Mankiety nie pasują do kołnierzyka. Mam rezerwację na nazwisko Fuller. Czy był pan już u nas? Raz czy dwa? Znajdę informacje w komputerze. Poproszę o kartę. Mogłabyś, kochanie? Tak, już. Ostatnio mam strasznie dużo wydatków. Dzięki, panie... Kerrigan. Jakiś problem? Żaden, proszę pani. Właściwie to chciałem przeprosić, ale pański pokój jest aktualnie w remoncie. Słucham? To żart? Przydzielę państwu inny pokój, bardzo miły. Ładny widok? Powiedzmy. Pokój 207. Przepraszam. Proszę. Miłego pobytu.
Co to? Ostatni piątek miesiąca, wypłata. Zawsze zostawiałaś je w skrzynce. To było takie bezosobowe, prawda? W ten sposób postanowiłam wam podziękować za całą waszą pracę. Nie rób głupich min. Twarze. Porobią wam się zmarszczki. Więcej zmarszczek. Darren who? Jaki Darren? Nie wiem, pracuje w kuchni. I nie wiesz, który to? Wiem, że wyjeżdża i wszyscy mają się dla niego podpisać. Też tak zrobisz, jak ja odejdę? Co się stało? Widziałam, jak cię uderzył. W porządku. Nie jest w porządku. Chodź do biura. Jackie, proszę. Rozmawiałam z menadżerem hotelu. Masz pół godziny, żeby się wynieść. Jak sobie życzysz. Rachel zostaje. To wykluczone. Widziałam, co jej zrobiłeś. Pożegnaj się z nią i wyjdź. Zabiorę ją ze sobą. Proszę, nie mieszaj się w nie swoje sprawy. Bicie pracowników to moja sprawa. Wiesz, co robią kobietom w moim kraju? Dzieciom i córkom? Wyobrażam sobie. Wywiozłem ją, by ją chronić. Byłem głupi. Wasza kultura mnie obrzydza. Chcecie zniszczyć jej dzieciństwo i zdeprawować swoim zepsuciem. Sposób, w jaki patrzycie na kobiety. To przed tym chciałem ją ochronić. Tak ją chronisz? Byłem lekarzem. Teraz sprzątam kible. Nie wiesz, co czuję. Wiem, że wyżywasz się na 17-latce. Tylko ona mi została. Nie puszczę jej. Nie rozdzielisz nas. Jeżeli ona zostanie, ja też. Chcę rozmawiać z twoim szefem. Jakiś problem? Było 8 telefonów do pana Fullera. Jest pan popularny. Wszystkie były pomyłkami. To wykluczone. Chwila, chyba mam jakiś problem z komputerem. To on łączył ze złym pokojem. Jakaś prostytutka dzwoniła do moich drzwi. Musiała dać znak, że już przyszła. Nie zamawiałem jej, idioto. Zamawiałem butelkę szampana 2 godziny temu. Jeszcze nie dotarła? To miejsce. Czy to pańska sprawka? Moja? Obsługa to zupełnie inny dział. Zejdę na dół i poproszę, żeby ignorowali pana telefony. Osobiście przyniosę panu tego szampana. Teraz? Idę. Gdzie idziesz? Na kawę. Ma rezerwację na 3. Jak wygląda? Mrugnij. Bosko. Idzie. Mr. Linden, so good to see you. Miło znów pana widzieć. Nawzajem. Czym mogę służyć? Seks on the beach? Czy najpierw drinka? Wódka z tonikiem do stolika. Pański szampan. Czekałem 5 godzin. Nie licz na napiwek. Przeżyję. Słucham? Co powiedziałeś? Dosyć tego. Idę pomówić z twoim szefem. Pani Sykes była tu wczoraj.
Jej mąż znalazł rachunek za barek. Bała się, że was nakryje, więc prosiła, żebyśmy wysłali maila z wyjaśnieniem. Chciała sama mu o tym powiedzieć. To o to chodziło? Jesteś z policji małżeńskiej? Jeżeli o mnie chodzi, to może pan się puszczać z kim tylko pan zechce. Ale nie będę tolerował wykorzystywania kobiet. Ja nikogo nie wykorzystuję. Więc Liz Sykes o niej wie, a ona wie o Liz. Liz zawsze miała mylne pojęcie o naszym związku. Myliła się też co do ciebie. Nie mów mi, co mam robić. Jesteś służącym. Bierz tę szmatę i pamiętaj, że masz służyć. Kuchnia jest na dole. Nic nie możesz mi zrobić, więc spadaj, mały człowieku. Ja przeżyję. Tu Charlie Edwards z hotelu Babylon. Jak idzie? Jakieś postępy? Żadnych. Zgrywa niedostępnego. Teraz musisz odpuścić. Niech on zrobi ruch. Może. Albo pokażę mu moich ślicznych znajomych. Trochę zbyt szybko. Dziękuję. Proszę. Co u chłopaka? Skończyłem z nim. Przykro mi. Teraz muszę się wyszaleć. To fajnie. Upuściłem ścierkę. Muszę tu powycierać. Gina, to moja żona, Jane. Żona? Wszystko w porządku? Jeszcze raz to samo. Jest żonaty. Biseksualista. Jak mogłem nie zauważyć? Cóż, wszyscy Anglicy wyglądają na gejów. Nie martw się, nie jest ciebie wart. Twoja wypłata. Nie włożysz ich do skrzynki? Czy to naprawdę takie dziwne? Nie. Dzięki. Słuchaj. Przepraszam cię za wczorajsze spotkanie. Troszczysz się o nich, to dobrze, bo ja nie zawsze mogę. Moja praca mi nie pozwala. Potrzebują kogoś takiego jak ty. Dobrze. Do zobaczenia. Dobry wieczór. Pan Boyack. Jeszcze parę wizyt i wezmą nas za obsługę hotelu. It's okay.
Wiemy, gdzie iść. Oczywiście. Chodźcie, szybko. Wiem. Szybko. Chwila. Gdzie mój ojciec? Puśćcie mnie, to ja, Adam. Co robisz? Puść go. Rachel, otwórz. Jackie, proszę. Otwórz mu. John Boyack, Departament Imigracji. Mamy podejrzenie, że pracuje pan nielegalnie. Nie. Proszę. Puśćcie mnie. Rachel! Widzę, że masz tu połowę świata. Tylko on. Taka była umowa. Dopadnę was. Jak sypiasz w nocy? Jak niemowlę. Poszli. Nie wiecie, jaki on był. Powiedz im, Rachel. To, co tobie robił, było złe. Spójrz na siebie, zobacz, co ci zrobił. Rachel, powiedz im. Proszę. Wszystko w porządku, Charles? Jak najbardziej. Mam pytanie. O małżeństwo. Ogólnie. Ogólnie? Litości. Jesteś szczęśliwy? Polecasz to? Powiem ci, czym jest małżeństwo.
Wieczna niepewność. To jest plus. Nie dla wszystkich. Dzięki. Ciekawe, czemu nie zapytałeś Rebeki? Tylko mnie. Moje małżeństwo nie jest idealne, ale lepsze niż pozostałych. Musiałeś wiedzieć, co powiem. Czyli? Potrzebowałeś potwierdzenia. Zauważyłeś coś dziwnego w swojej wypłacie? Dziwnego? Nieważne. Pani Sykes, dziękuję za przyjście. O co chodzi? Przepraszam, nie wiem, co robić. John. John. Co się dzieje? Kim jesteś? Kto to? To miałeś pojechać do swojej kuzynki. Byłeś tam dwa dni temu. Dwa dni temu był ze mną. O czym ona mówi? Właściwie to śmieszna historia. Chwila, ty jesteś Liz z jego pracy? Co? Powiedziałeś, że jest chora na bulimię. Ty gnido. Jeżeli chcą się panie bić, to proszę iść do recepcji. Uspokójmy się i pogadajmy. Już jesteś trupem. Przepraszam. Uratowałeś mnie przed pomyłką życia. Liz, gdzie idziesz? Do domu. Liz. Liz! Never mind, sir. I'm a minute. Miętówkę? Charlie? Charlie do biura. Już. You're fired. Zwalniam cię. Nie powinienem ingerować, ale nie o to chodzi. Ten facet okazał się... Nie o to chodzi. Więc o co? Wypłata była większa o 1000 funtów. Myślałaś, że ci nie powiem? To był test? Czemu miałabym cię testować? Bo siedziałem rok w więzieniu. Miałem mały biznes. Pierwszy rok 50 tysięcy zysku. Drugi nic. Trzeci 20 tysięcy straty. Próbowałem ratować firmę, ale potrzebowałem funduszy. Założyłem więc konta na moich rodziców i wziąłem pożyczki. Planowałem wszystko oddać, potrzebowałem tylko jednej udanej transakcji. Wystarczy. Powinienem był ci powiedzieć. Nic nie musiałeś, bo tu chodzi o twoje kłamstwo. Czy zginęły jakieś pieniądze? Jak na razie nie. Zadałem pytanie. Zginęły pieniądze, tak czy nie? Nie praw mi tu kazań. Ten hotel obraca milionami funtów. Defraudacja w życiorysie to kiepski wpis. Odbyłem swój wyrok. Nie będę ryzykował. To ja powinnam zadecydować. Skąd mam wiedzieć, że z tym skończyłeś? Skąd mam wiedzieć, że nic nie knujesz? Więzienie to nie piknik. Nie chcę tam wracać. Okłamałeś mnie, Charlie. Czemu miałabym dać ci szansę? Jemu dałaś. Jak śmiesz? Nie mieszaj do tego mojego życia prywatnego. Ludzie popełniają błędy, ale to nie znaczy, że są źli. To czyni ich ludźmi.
Masz ostatnią szansę. Thank you. Dzięki. Trzecia opcja. Co tu robisz? Trzecia opcja. Zostaniesz. Tak musi być. Jeżeli to jedyne wyjście, zróbmy to. Wyjdź za mnie. Przepraszam, ale żaden lepszy tekst nie przyszedł mi do głowy. Nie trzeba. Jak to? Zadzwoniłam do nich i wyjaśniłam sytuację. Serio? Powiedzieli, że dają mi jeszcze 5 miesięcy na załatwienie tej sprawy. A co potem? Wrócę, ale ja już będę to miała za sobą. Świetnie. Ulżyło mi. Ale i tak dziękuję. Jesteśmy przyjaciółmi. Co miałem zrobić? Przepraszam. Dobra robota. Hotel to zorganizowana społeczność. Są ludzie od kierowania i od pracy. Można mieć lub nie mieć. Ludzie przychodzą i czasem ich gościmy, czasem nie. Większość chciałaby zostać w tym luksusie, ale część chce wracać do domów. Hotel może być schronieniem, jeżeli uciekają od prześladowań. Przeszłości. Od samych siebie. To, jak ich przyjmujemy, świadczy o nas samych. Stajemy się ich tyranami? Lub wielkimi bohaterami? Wersja polska dla BBC Worldwide, Start International Polska. Tekst Jan Osiński. Czytał Maciek Szklarz.